Jest wszystko? Jest. Cześć, mam na imię Paweł, tego nasz kanał Fotografia jest fajna. A nie, momencik, światła jeszcze nie włączyliśmy. O, będzie lepiej widać. Jeszcze raz, cześć, witam Cię na kanale Fotografia jest fajna. Mam na imię Paweł, dzisiaj będzie w ramach domowego studia zdjęcia kropelek wody na płycie CD. To co? Jak światła są, to zaczynamy. Co takiego? Co potrzebujemy do takiego filmu? No, potrzebujemy płytę CD. Płyty CD są różne. To znaczy, mają różne kolory. Moim zdaniem ta ciemna, którą próbowałem, się nie nadaje. Najlepsze jest jakaś z jasnych płyt. Najlepiej, żeby była płytą czystą, czyli wyczycią w specjalnie do tego przeznaczoną szmatkę. O, ale ma odciski palców. Będzie to widać później? Nie będzie. Dobra, wezmę porządną ilchę. Przetrę ją przyzwoicie, tak jak się powinno przecierać. Ok. Mam płytę. Potrzebujemy ciemne tło. W moim wypadku jeszcze o tyle gorsze, że ja muszę wytłumić te światła, które mnie oświetlają, bo bez nich było tak kiepsko widać. Ale ciemne tło, czyli ciemny stół, ciemny tył, mogą być ciemne boki. I są takie, jest pytań troszeczkę, co ja używam tych ciemnych rzeczy. Czyli o to, ciemne lub jasne. Są to kupowane w sklepach dla plastyków tła wystawiennicze. To jest taka pianka. One są o różnej grubości. Ta jest, nie wiem, dwójka, trójka chyba. Są chyba nawet piątki. To jest chyba trójka. O różnej cenie to kosztuje 15, 20, 25 zł za sztukę. Za taki, czyli metr na 75. Są białe i czarne, ale też w innych kolorach. Ja używam tylko białych i czarnych. Wytrzymałość tego jest, tak jak widać, no ja też będę musiał, jak będę w Warszawie, wpaść na Mazowiecką. Tam jest sklep dla plastików, kupić nowe. Te mają około 2 lat. Poprzednie się zużyły. Także 2 lata, no 3 lata mniej więcej bym ocenił. A, jak już mam w ręce, to już założę. Muszę się odciąć od tych świateł, bo inaczej tutaj nic bym nie sfotografował. Ponieważ ważne jest, żeby zdjęcie trwało długo, żeby można było pomazać je tak przy mazaniu światłem, czyli żeby można było malowanie światłem. Był taki film Malowanie światłem. I w tym malowaniu światłem też latarką się świeciło. I tutaj to jest dokładnie taka sama zasada, albo bardzo podobna zasada oświetlenia. Ok. Statywy to wiadomo, ciemne tło. A, nie pokazałem tego, co przygotowałem w ogóle. Coś do robienia kropelek. To jest taki do gruszka dziecięca. Nabierzemy sobie, nabiorę wody. Widać to? Nie widać. Kantuję was, zaraz będzie. I trzeba mi statyw. I potrzebny mi jest jakiś aparat. Wiadomo, że czym mniejsza matryca, tym przy podobnym ogniskowej większa głębiostości. Czyli najlepiej by było użyć, nie wiem, mikro 4/3 jakiegoś Olympusika z takim zestawem, na przykład makro, ale w sumie po to, że chcę sobie nakręcić jeszcze kawałeczek z tego, jak robię, to będę miał Canona M5, który normalnie nagrywa filmy, a w tej chwili zamiast niego nagrywa Canon 6D Mark II, którym tak de facto lepiej się nagrywa, ale to no, kto nie używał tego Canona do nagrywania, to nie zrozumie, że to jest świetny sprzęt do nagrywania. Ale pozjadę kamerę kolana. Będę fotografował Canonem M5 bez usterkowcem, z adapterem, znaczy z pięścieniem 12 i z obiektywem makro Canon 50 2,5. Kiedyś Canon taki robił. Jeszcze 2-3 lata temu można było kupić nowego w pełni nowego w sklepie, były dostępne.
Nie wiem, czy to jest dobrze ustawione. Włączmy mu, żeby się... A nie, włączmy mu najpierw tak, żeby coś widzieć tam w ogóle. Żebyśmy mogli ustawić ostrość, ponieważ ostrość mam ręcznie. Gdzie to jest płyta? Tu jest płyta. Przejadę w bok. Teraz sobie włączę tutaj na chwilę przynajmniej światełko. Włączę światełko po to, żeby pokazać, jak kładę kropelki, żeby nagrać filmik z tego. Pokaż. I ustawimy ostrość tylko tak w miarę, żebyśmy trafili w tą płytę. Może bliżej. No tak, to jest ta płyta, którą wycierałem. Nie może być kurzu na płycie, bo to wszystko później wychodzi. Nie usypiaj się. Dobra, spróbujmy to na filmie. Ale nie na takim minusie. A, jestem w manualu na filmie. O, dobra. To ostrość jest? Okej. Okay. Dobra, to co? Kładziemy kropelki. Zwykła woda. Zwyklusieńka. Nie trzeba do tego żadnego gliceryny dodawać, niczego. Ona i tak będzie robiła, o, jak widać, kropelki. Mniejsze, większe. Oj, ale z dużą kropelkę zrobiłem. Patrzę na ten ekranik. Zamiast patrzeć na to, co robię. Mniejsze może. Będę trochę szybciej. Fajne są kropelki. Ostre są. Żeby troszeczkę to podnieść do góry. O. I bliżej. I bliżej. I jeszcze. I jeszcze. Jeszcze raz ostrość ustawimy. Czekaj. Czy mam wyłączoną ostrość? On pomaga mi robić Jak ja nie lubię, jak mi aparat pomaga. O. Mamy takie kropelki. O, takie kropelki mamy teraz na płycie. Nie przypalę tak mocno. O. Dobra. Zgaśmy tą lampę. Jest całkowicie ciemno. Przestań grać na chwilę. Musimy to czymś oświetlić. Mam trzy latarki. Malutką, dużą, mocną i średnią, czyli zwykłego, wielką czołówkę. W sumie wezmę ją, ponieważ ona ma regulację. Mogę klik i zmienić siłę. A nie, spróbujmy nagrać to jeszcze raz. Zobaczymy, jak to będzie. O. Takie coś na mocniejszym. Nie nagrywamy filmu, tylko robimy zdjęcia. I co? I teraz po prostu muszę ustawić aparat w manual. Czy przełączę to w manual? Bo wszyscy wiedzą, że ja bardzo lubię manual. Zresztą kto oglądał film M jak manual wie, że to jest prawie M jak miłość. Oj, za jasno jest. Jak widać na tym ekraniku, od razu jest za jasno. Widać na tym ekraniku? O, widać, bo widać, że jest jasno. W związku z tym musimy tutaj to wszystko poprzestawiać, żeby było pokaż parametry ekspozycji. Nie bądź świnia. Tu mamy
Dwie sekundy. A teraz przysłonę. Jedziemy w dół. O, ładnie, 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 ładnie. 22. Na maksa. Zrobiło się całkowicie ciemno. Gdybym teraz zrobił zdjęcie. Samowyzwalacz. Dwusekundowy samowyzwalacz. Włączyłem dwusekundowy samowyzwalacz, żeby nie potrącić. I co? Jeśli teraz zrobię zdjęcie, to ono powinno być czarne. Ja zawsze robię takie zdjęcie, zanim zacznę w ogóle takie eksperymenty, żeby mieć pewność, że światło, które wpada z boku, nie popsuje mi tego, co ja czym chcę się bawić. Czyli tego efektu. I to przy każdym zdjęciu. Bo do mojego studia już kilka filmów powstało. Przy każdym z tych filmów pamiętam o tym i staram się, żeby to zrobić, zwłaszcza jeśli ja mam te lampy, które świecą na mnie, które normalnie ty nie masz. Natomiast ja je muszę mieć, bo inaczej by było słabo widać. Ale w tej chwili tak. Włączamy. Lampka się świeci. Na silniejszym. Włączam. 121, 122. Jest włączony. I zobaczmy, jakie zdjęcie zrobił. Mało światła. Więcej trzeba. Przytrzymamy go tak. O, już jest lepiej. Bardziej punktowe światło. Bardziej punktowe światło da więcej tych kolorytów, więcej rozbłysków. Jeśli wziąłbym płytę, tą zdejmę, o innym kolorze, weźmy płytę, która jest bardziej niebieska, szybciutko postawię na niej kropeczki, a tak szybciutko, ojejku, ale kropa. Może odwróćmy to tak, żeby ta kropa poszła gdzieś tam do tyłu. Szybciutko zrobimy kropeczki. OK. Powiem teraz sprawdzić ostrość. Żeby sprawdzić ostrość, miałem zrobić trochę światła. Nie w tą stronę, nie tym. Dobra, opa. I jedziemy. Trochę światło. Może zobaczymy. O, dobra, nawet za dużo światła jest. Sprawdźmy ostrość. Możemy ustawiać ostrością albo ostrość przesuwając pomiędzy obiektami. W tej chwili jest na 5. Liczę na to, że jak go przymknę, to ta ostrość będzie zdecydowanie lepsza. Dobra, przymykamy do maksymalnej, żeby było ciemno. I co? Zdjęcie. O, fajne, fajniejsze wyszło. Jest ciemniejszy podkład, w związku z tym te krople są inne. Ale to jest tak, że jakbym nie kombinował, to one za każdym razem będą wychodziły inne. Co bym nie robił, to one będą zdecydowanie inne. Robisz zdjęcie? Nie robisz zdjęcia. To one będą zdecydowanie inne za każdym razem. Fajne. Zabawa jest też fajna, można uzyskać ciekawe, bardzo ciekawe zdjęcia, trzeba tylko pokombinować, ale to jak wszystkim. Co jest ważne? No, mieć jakiś aparat, mieć ciemność, czyli najlepiej robić w nocy, albo w tej chwili w ciągu dnia, ale to ja mam w pracowni, mogę zasłonić okno tak, że tutaj dużo mniej światła dochodzi, a zwłaszcza, że mogę sobie odciąć samo to pomieszczenie, samo ten kącik. Gdyby nie te czarne kartony, to bym tutaj nie dał rady, bo tak spróbowałem wcześniej, stwierdziłem, że nie, muszę zrobić zabudowę. Jeszcze myślałem, czy nie będę musiał góry zabudować, żeby mi się światło odbito od tych lamp od sufitu, które jest jasne, tutaj nie wchodziło. A okazało się, że nie muszę. Natomiast sama zabawa jest fajna. Można pobawić się w fajne robienie zdjęć, poćwiczyć na jakieś takie szarawe dni, które się szykują w tej chwili, bo nie ma być pogody. To jest to bardzo dobra rzecz do zrobienia. Zachęcam Cię. Sprzęt nie ma żadnego znaczenia. Możesz zamiast tego zestawu użyć, tak jak tutaj mam przygotowany, pierścień pośredni, obiektyw Helios podpięty do
4 trzecie i to tak samo spokojnie można tym zrobić fajne zdjęcia i bawić się świetnie. To tak jak mówiłem niewielokrotnie, sprzęt nie ma żadnego znaczenia, ważny jest pomysł i chęć, żeby to realizować. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów, zwłaszcza filmów z serii Domowe Studio, bo jest tam dużo wiedzy, którą jeśli się przećwiczy, przepraktykuje, to naprawdę jest wiedzą przydatną. Do subskrybowania kanału, jeśli chcesz przyłączyć się, to przyłącz się do patronów kanału. I co? I dziękuję Ci za uwagę i cześć!